Dzień dobry, nazywam się Mariusz Kresa, pochodzę z Wrocławia. Jak pan wspomina lata 80. Pana działalność w podziemiu? Moja działalność rozpoczęła się w 81 roku, jak wybuchł stan wojenny. A wtedy miałem 16 lat. Świadomość polityczną nabyłem. Zacząłem się interesować polityką, historią. Wybuchła Solidarność w 80 roku. Zacząłem uczęszczać na różne wykłady historyczne, nabywać książki bezdebitowe. Ogólnie zacząłem się interesować sytuacją w kraju. A jak stan wojenny wybuchł, to wtedy po prostu coś we mnie pękło i starałem się działać na rzecz wolnej Polski, bo uważałem, że to, co się stało, jest złe i trzeba zmienić tą sytuację. W jakiś sposób tam się mały przyczyniłem do tego, że teraz żyjemy w wolnej Polsce. Jak pana działalność wyglądała? Czym pan się zajmował? Pan wstąpił do Solidarności Walczącej? Nie, ja działałem w strukturach młodzieżowych. Solidarności Walczącej byłem sympatykiem. A tak to moja działalność się sytuowała właśnie w strukturach młodzieżowych. Na początku stanu wojennego założyliśmy z kolegami, z koleżankami taką organizację, którą nazwaliśmy Młodzieżowe Jednostki Oporu. Co prawda tam żeśmy długo nie zaczęli, nie podziałali, bo nas... Długo nie oporowaliście, tak? Tak, bo w czasie jednej z akcji, żeśmy prowadzili takie akcje rozklejania po osiedlu ulotek, rozprowadzania też po bramach różnej bibuły, tych właśnie malowaliśmy hasła na murach, tak, to co żeśmy potrafili, to żeśmy robili własnym sumptem. No i w czasie jednej takiej akcji zostałem zatrzymany i skazany przez kolegium do spraw wykroczeń, a że chciałem starać się przestrzegać konspiracji, byłem spalony, no to moi koledzy dalej kontynuowali działalność. Później ich też połapano. No, żeśmy działali tak na około 2 lat, w 1984 roku ta organizacja przestała działać po prostu z uwagi na rozbicie przez SB głównych założycieli, którzy jedni po prostu byli już dekonspirowani, tak jak ja, zajmują się czym innym, a oni kontynuowali tę działalność. Wydaliśmy nawet jeden numer takiego pisma Zarysy. Było takie pismo skierowane do młodzieży szkolnej. Drugie pismo niestety w czasie, jak kolega drukował, to miał rewizję i cały nakład wpadł w czasie rewizji przez Służbę Bezpieczeństwa. A potem to tak wiadomo, różnie bywało, ale starałem się zawsze uczestniczyć w różnych akcjach podziemia. Byłem korporterem prasy niezależnej, książek, wydawnictw bezdebitowych. Potem kolega mnie namówił, bo on wcześniej był założycielem, współzałożyciel takiej organizacji, mam nawet koszulkę, Międzyszkolny Komitet Oporu. Organizacja powstała w 1985 roku. Była organizacja też taka stricte młodzieżowa, struktura młodzieży szkolnej, licealnej, uczniów szkół technicznych. Ja akurat wtedy byłem uczniem policjalnego studium ekonomiczno-administracyjnego i kolega mnie namówił, wstąpił do zespołu, zakładał taki zespół redakcji pisma, które było kierowane do uczniów szkół technicznych. Nazywało się to Biuletyn Informacyjny Uczniów Szkół Technicznych, w skrócie BIUST. Ja tam byłem jednym z redaktorów tego pisma, w którym wyszło kilkanaście numerów. Myśmy starali się tam pisać takie artykuły dotyczące głównie życia, sfery życia i tym, czym się interesuje młodzież szkół technicznych, czyli techników, zawodówek, liceów zawodowych, Organizacja tam Międzyszkolny Komitet Oporu, MKO, wydawała głównie takie pismo, które się nazywała Szkoła Podziemna, a potem Szkoła. A że chcieli jeszcze coś więcej, czyli u nas w redakcji byli koledzy, którzy
którzy uczęszczali do szkół technicznych, do technikum. Jeden kolega był technikum żeglugi śródlądowej, drugi był elektroniczne zakłady naukowe. No ja byłem z takiego policjalnego studium, byłem już starszy, z policjalnego studium ekonomiczno-administracyjnego. No tam w międzyczasie byłem, wtedy co byłem pierwszy raz zatrzymany, to byłem skazany przez kolegium na grzywnę z zamianem na areszt. Jeszcze później byłem dwukrotnie też zatrzymywany i skazywany przez kolegium za podobne występki. Poważniejszy zarzut, który się wiązał z aresztem, aresztem śledczym, to mnie spotkało w 1986 roku w lipcu. Brałem udział w takiej akcji, która polegała na tym, że ludzie chodzili z takimi tak zwanymi kanapkami, czyli z takimi banerami na sobie i tam był napis uwolnić więźniów politycznych i ja tam brałem udział w osłonie tych demonstracji. Tam zostałem zatrzymany w trakcie jednej z tych demonstracji i pod zarzutem czynnej napaści na funkcjonariusza MO. To taki ciekawy zarzut, bo przeważnie to ludzie zamykano pod za jakieś ulotki, za kolportaż, za druk, a ja miałem właśnie za artykuł, za czynną napaść na funkcjonariusza MO. Czyli po prostu pobiłem SBK. A zrobił pan to? Właśnie nie, właśnie to był zarzut sfingowany. Aha. Bo ja w tym czasie akurat zdawałem na studia i starałem się unikać w takiej czynnej działalności w sensie takim, żeby się włączać w jakieś takie ostre działanie. No po prostu byłem tam jednym z obserwatorów, bo nie umieszkałem sobie po prostu z uwagi na taki charakter żywy, żeby nie uczestniczyć w takich imprezach, więc z biegiem czasu doszedłem do wniosku, że to po prostu byłem zatrzymany za takiego kolegę, do którego byłem podobny. No i zdarzało mi się w czasie tych zatrzymań być oczywiście pobitym dosyć mocno przez milicjantów, przez SB-ków. No jeden to mi tak powiedział, bo to takie charakterystyczne, jak mnie obijał o taką ścianę, o taką szafę metalową, że ja jestem sadystą, a ty jesteś mazochistą. I rybnie, a ja o ścianę metalową. Później złożyłem sprawę w IPN-ie o pobicie, ale oczywiście sprawa została umorzona ze względu na to, że już było za późno według tych sądów, że było za późno, sprawa została umorzona, że za późno złożyłem tą sprawę, nie pamiętam już dokładnie jak to było. Nie mogli tego po prostu ciągnąć, bo jakoś czas był za... No, uległ przedawnieniu. Tak, uległ przedawnieniu, tak, dobrze pan mówi, uległ przedawnieniu. A jak pan wspominał 89 rok? No ja akurat to trochę teraz to inaczej odbieram, bo wtedy miałem jakąś taką nadzieję, że coś się zmieni, ale z biegiem czasu uważam, że to było wielkie oszustwo. Po prostu dogadanie się z komunistami. Ja akurat nie byłem przeciwnikiem wtedy Okrągłego Stołu, tylko potem doszedłem do tego wniosku z biegiem czasu, że po prostu dogadali się. Opozycja konstruktywna dogadała się z Czerwonymi i zdradziła po prostu nas, nie? A teraz co wyprawia ten Frasyniuk, to dla mnie to jest szmata i zdrajca, że się ze SB-kami organizuje walkę o demokrację. O koryto bardziej to wygląda. Tak, tak. A kiedy pan, w 89 pan odszedł z podziemia, skończył pan działalność? Czy pan jeszcze na początku 90 lat działał? No tam ja byłem w takiej organizacji, to właśnie było związane też ze SW. Taki był klub Wolni i Solidarni, to było nawet... Byłem kandydatem na radnego. Co prawda to tam z tego nic nie wyszło, bo wtedy były takie wybory, że ludzie głosowali en bloc albo na Solidarność, te komitety obywatelskie.
Więc to było z góry skazane na porażkę, bo nasza tam działalność raczej nie spotykała się zbyt dużym rozgłosem, nie? Mm. No, tam jestem teraz w Stowarzyszeniu Solidarności Walczącej, tam staram się coś tam uczestniczyć w zebraniach i stąd tutaj ta moja też wizyta w Wrocławiu, to stowarzyszenie tam prężnie działa. No tak, macie nad klub, nie? Taki, z tego co wiem, taki towarzyski jakby. Tak. No są regularne tam spotkania organizowane. No wiadomo, teraz jest poseł Kornel Morawiecki z Wrocławia, no to jest znana postać, nie? Marszałek, senior Sejmu. A poznał go pan w latach 80. osobiście, Kornela? No nie, bo on się ukrywał. Do 80, chyba 88 roku. No to przez 7 lat się ukrywał, więc ja nie byłem zaprzysiężony członkiem SW, byłem tylko sympatykiem, bo działałem w strukturach młodzieżowych. Mhm. Więc tylko kolportowałem bibułę SW. Tylko albo aż. No i książki, wiadomo, wydawnictwa jakieś tam bezdebitowe. Raz tam uczestniczyłem w osłonie radia, bo radio Solidarność Walcząca była dosyć prężnie, prowadziła audycję we Wrocławiu, to tam też uczestniczyłem, pomagałem. A jak pan wspomina, żałuje pan tego, że pan działał w podziemiu? Nie, uważam, że dobrze zrobiłem. Sytuacja w Polsce była... wymagała ode mnie po prostu tego, żeby się włączyć aktywnie. Uważałem, że to, co czynią komuniści, że to jest złe. I trzeba z tym walczyć, nie? Jeszcze przypomniało mi się takie charakterystyczne zdarzenie, bo jak z kolegami żeśmy dyskutowali na temat, jak możemy przeciwdziałać temu, co się dzieje w kraju, jak walczyć z komuną, to żeśmy prowadzili takie działania stricte teraz z biegiem czasu, można by to nazwać, z działaniami sabotażowo-dywersyjnymi, bo żeśmy wyszukiwali w prasie podziemnej adresy współpracowników komuny, jakichś tam donosicieli, kapusiów esbeckich i balowaliśmy im na przykład drzwi, wybijaliśmy im okna. Raz żeśmy wrzucili taką substancję śmierdzącą do mieszkania. Raz żeśmy się pomylili, nie tym drzwi żeśmy pomalowali, bo zamiast 55, to żeśmy 54 pomylili. Potem kolega napisał taki list z przeprosinami. Tak, że pomyłka, że to... Wyszliśmy tam na całe drzwi na czerwono. Uwaga, kapuś, świnia czerwona. Pomyłka. No. Czasami się tak zdarza. Dobrze, chciałby pan coś jeszcze dodać? Nie, chyba wszystko, chyba że pan jeszcze jakieś pytanie. Dobrze, dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie.